Wojtek, wchodź szybciutko. Cześć. Halo? Jurek jest, kochanie. Tak. Tak jest, kochanie. No, oczywiście, kochanie. Tak, kochanie. Wszystko, co chcesz, kochanie. Tak jest, kochanie. Berciek, co ty? Kłóca się z Andzią. Tak, 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 kochanie, no. Słucham, kochanie, tak. Tak. Andzia, ty mi nie możesz tego zrobić. Proszę cię, nie rób mi tego! Andzia, halo, halo. No mąż. Co się stało? Co ci jedna baba durno, no? Co ona mi chce zrobić? Wyobrażasz się to? Ona se wyjeżdża do Köln, a tu jakoś jej kuzyneczka z Sosnowca wymyśliła, że w tym czasie akurat tu do nas przyjedzie. I żeby jeszcze przyjechała sama. Ale ona tu się wybiera z jakimś małym, wrednym bachorem, którego ją w życiu na oczy nie widział. Rozumiesz? O, ale i wygarnął. Proszę cię, nie bronią, bo i się należało. No tak, tak, Berci. Wygarnąłeś się jak cholera. Ale o co chodzi? No przecież tłumacza ci, że jakoś jej kuzyneczka z Sosnowca chce tutaj zostawić swojego synka, bo ona i jej chłop wyjeżdżają do Czech czy innej Hiszpanii, no. A, no tak. Jak cię znam, to pewnie chodzi o ten Sosnowiec, co? Tak jest, właśnie. Kuzyneczka z Sosnowca. Jej chłop też jest z Sosnowca. Zbyszek, i wyobraź się, co najgorsze, to ten mały synek tyż jest Sosnowca, no co ty na to? Ale Bercik, a może to jakieś grzeczne, miłe dziecko? No a skąd wiesz, że nie? Ty wiesz, czym się zajmują dzieci w Sosnowcu? Czytaj, stoją na wiaduktach i ciepią kamieniami na auta. Andzi kuzyn? Ten malutki? A skąd ją mógł wiedzieć, no? Jak nie on, to jego kumple. Ale nie, no Bercik, ty mówisz o jakichś małych chuliganach. No, Sosnowca. A chuligani z Katowic to co robią? Siedzą na wiadukcie i pewnie grają na harfie, tak? Oj, Bercik, ty to jak coś palniesz, to naprawdę. Ty to jesteś taki lokalny szowinista, wiesz? Ty myślisz, że ci wszyscy tutaj stąd to są dobrzy, a tamci to są źli. Bercik, to nie ma nic wspólnego z tym, gdzie kto mieszka. No jakby się tak głębiej zastanowić, no... Może racja, Jerzek może troszeczkę szowinista, no. No widzisz, Bercik, no. Jak pomyślisz, to i mądrze mówisz. I wbij sobie to do głowy, że ludzie się dzielą na tych, wiesz, porządnych i na łobuzów. I to nie ma nic wspólnego, gdzie kto mieszka i z charakterem człowieka, no. Nie, może racja. No ale z drugiej strony, patrz, aby to tak pomyśleć, to jednak ci z Sosnowca. Ale Bercik, to... wiesz co, ty się wczuj w sytuację. No pomyśl sobie, jak... Oni się czują, ci z Sosnowca. No pomyśl sobie, że teraz ty jesteś Sosnowca, wiesz, Berciu? Chociaż tak na chwilę sobie pomyśl. Jesteś Sosnowca i przychodzi ci taki z Katowic, o taki jak ty, i dopiero nawija. No, a co ci jest? Właśnie, że się wczuł. Wyobraził, że jest Sosnowca, nie Myszek. To jest straszne. Proszę cię, nie stąd. Ale Bercik, nie płacz. To tylko taki przykład. Tak. Cebulki do mego brat kartofli, a do tego żur. Hej, Bercik. A może byśmy tak razem trawa... Co? No co, no co, no. Do... Andzia wyjechała. Można by wykorzystać sytuację i ten teges leges... Nie, Zbyszek, u nas na Śląsku nie ma takiej tradycji, żeby chłop z chłopem. Co chłop z chłopem? Chłop z chłopem to u Arabów, a u nas jest inaczej, nie rozumiesz? Mnie chodzi o to, żeby la la gaga bu, go go lo go go, la ga gi gi gi. La ga gi gi gi? No, nie rozumiesz? Balanga, chłopie, no balanga. Piwo, kobiety i śpiew do białego rana. A o to chodzi, kamień z serca mi spod. A myślisz, żeby my co, mogli? No pewnie. A jak to było? Ja la ga 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 gi gi, la ba ga ga gi. No, ale wyjdzie balanga. Ja bada ba di putu. Nie ma to tamto. No. Nie, Zbyszek. Andzie, ja cię bardzo proszę, żebyś ty jej nic nie godził, żeby byli na balandze. Proszę cię, nie godaj. Bercik, ale przecież jeszcze nie byliśmy na żadnej balandze. Nie byliśmy jeszcze? No. A, to całe szczęście. A poza tym, Andzia by nie stukała, bo ona ma klucze. No to kto to w takim razie jest? No nie wiem, idzie was.
Dzień dobry. Czy pan to wujek Bercik? Co ty go dosz? No, pytam, czy wujek Bercik. Bercik, Bercik, ale jak już, to nie wujek, ino ujek. Wujek, wujek, opis się zgadza. Jaki opis? Opis mamy. Mały, tłusty, wąsaty karakan z wyłupiastymi oczami i wredną gębą. No to jak? Puści mnie, wujek! Gdzie mogę spać? Mama mówiła, że macie dwa pokoje. Zaraz, moment, Karlusie. Ktoś ty jest? A sorry, Bercik. Co, Bercik? Ty! Aha, że jeden! Patrz, pierwszy raz go widzę na oczy, już jest ze mną na ty. Ale ja mam tak na imię. Hubert, czyli Bercik. Na twoją cześć, wujku. Ujku. A, no widzisz, Bercik. To pewnie jest ten kuzyn, o którym mówiłeś. To nie jest mój kuzyn, ino. Ty jest kuzyn Andzi, ten z Sosnowca, tak? A co, wyście się wcześniej nie znali? Zbyszek, uszczypnij mnie. Ludzie w Sosnowcu nazywają dzieci na moja cześć, nie? No. Mama wtedy jeszcze nie wiedziała, że wujek jest paranoicznym psychopatą. Co? Coż? Pierunie, co on godą, no to... A to nie ja, to moja mama. Ja to wujka nawet lubię. Tak? Lubisz wujka? No jak ty lubisz wujka, skoro ty go w ogóle jeszcze nie znałeś? Bo u nas był kiedyś taki cyrk. I tam był taki klaun. On wyglądał zupełnie jak wujek. No. Może trochę wyższy i przystojniejszy. Nie, no, trzymajcie mnie, bo nie mi wytrzyma. Niech cię ta mama zabiera za granicę. Kaj ona jest? Nie chciała wchodzić na górę. Ciekawe czemu? Powiedziała, że w Katowicach porządnego człowieka to już nic dobrego nie może spotkać. A szczególnie u takiego wariata jak wujek. Nie. A ta jeszcze kazała mi uważać na kolegów z Katowic. Podobno same łobuzy. O, proszę, kamieniami w samochody rzucają, o. Niech cię ta mama jak najszybciej stąd zabiera za Przemsza, już! Za późno, od razu wróciła do Sosnowca. Jak to? To mamusia cię tutaj przyprowadziła i sobie pojechała do Sosnowca? Jakaś wyrodna matka. Mama i tato wyjechali do Czech, a ciocia Andzia powiedziała, że jak chce, to mogę tu zostać na weekend. No, to mąż pecha, hopie, wiesz? Mąż pecha, bo cioci Andzi też nie ma, ona jest kill. Zabieraj się stąd, już cię nie widzę tu, już. Naprawdę? A czy ja wyglądam na żartownisia? Do widzenia. Nie do widzenia, no już cię stąd nie ma. Ty, no psychopata, no to... Co to jest za gazeta? Co mu to czyta? No tak, głos Sosnowca. No jak można tak kłamliwie opisywać katowicką młodzież, no? No wiesz... No Zbyszek, przecież to jest przykład skrajnego, lokalnego szowinizmu. Bercik, no dobrze, ale co sobie teraz ten mały chłopiec pomyślał? I co on teraz zrobi? Sam? Wsiednie do tramwaju i pojedzie do Sosnowca. Ja to, sam? No sam, a co, nie? A nie uważasz, że on jest trochę za mały? Nie uważam i nic mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi cię, Bercik? Myślisz, że za mały jest? No myślę. A tak sam będzie jechał z miasta do miasta. A jak jego starzy rzeczywiście wyjechali do tych Czech? I co ten biedny chłopiec zrobi? Gdzie on pójdzie? Nie wiem, czy ją dobrze robię. Bajtel, ty się tu rób, co chcesz. My w każdym razie wychodzimy. Na balangę. A co ty tam? Co ty tutaj piszesz, co? Co ty zwariowałeś? Co to jest? Patrz, Berci. Punkt pierwszy. Nieumyte naczynia. Dwa. Zjedli obiad z gazety. Trzy. Wujek cały czas gada na Sosnowiec. Cztery idą na balangę, w nawiasie sprawdzić, czy wrócą trzeźwi. Ty coś ty jest, pierunie. Ormo! Mama mówiła, że ciocia Andzia prosiła, żeby notować. No, piąta kolumna, nie ma to tamto. Zarożek wiedział, sosnowieckie hahary. Tak, ale przecież Andzia jest z Katowic, nie? No, Andzia jest z Katowic.
Przez jakie H pisze się hachary? No nie no. Ale synu, ty naprawdę chcesz to dać cioci Andzi? Syneczku, dlaczego? Ja do ciebie jak ojciec, no. Wujek to mnie wcale nie lubi. Wujek jest zwykły szowinista i tyle. No idźcie już, idźcie na tę balangę. Dam sobie radę. A właśnie, że pójdziemy. Nie będzie nas tutaj smarkacz terroryzował. Idziemy, Berci. Tak jest, właśnie, że pójdziemy. Ty czekaj. Ty to chcesz doprawdy oddać ciotce? Oj, nie płaść się przed smarkaczem. No i pomyśleć, że się tak o niego martwiliśmy. A właśnie, jak tobie się wydawał, że ja się boję swojej żony, to ty się grubo mylisz. Tak jest, właśnie, pójdziemy na balanga i się narąbiemy. No, co ty na to? A jak się wujek opije, zanotujemy. Mam rezerwa przez szereg długich lat, gdy rezerwiści piją w Rumunii wódki brak. La la la. Zbyszek, a co będzie, jak ten bajtel na nos doniesie Andzi? Co ty bardziej boisz się Andzi? Jo się boję Andzi. Jak ją obejrzę Andzia, to pum, strajdynta z leoparda. Nie ma to tamto. Tak. Niedoczekanie, żeby się pancerny baby był. Nie ma to tamto. I nie ma to tamto. Byszek, ja czuję w sobie taką moc, ale taką moc, normalnie ja mogę iść na Berlin, na Stalingrad, mnie wszystko jedno. Berci, chłopie kochany, jak to dobrze, że te baby czasem wyjeżdżają, no. Bardzo dobrze. Tak. Dzięki temu możemy kultywatorować. Kult, wyciągnąłeś mi to z ust, kultywatorować. Męsko przyjaźń. No, daj piszka. Ty całujesz lepiej jak Andzia normalnie. Godzina piąta, minut 30, kiedy powódka zagra. Ale było. Było. Beciko, której myśmy wczoraj wrócili? Nie pamiętam. Wróciliśmy o 7:20 rano. Skąd wiesz? Zobacz. Wrócili o 7:20 rano na rąbanie jak bombowcy. A daj spokój, ta dzisiejsza młodzież. Zero męskiej solidarności. Zbyszek, ty myślisz, że mu to Andzi pokorzy? A co, ty się boisz Andzi? A wczoraj byłeś taki dzielny. No bo wczoraj, no może rację, wczoraj to ja czuł sobie energia, a dzisiaj... No... A ty się nie boisz? Co? Ty, że się też powinien boić, bo Andzia na pewno od razu się zorientuje, kto mnie namówił na taką imprezę. Co, nie boisz się? No wiesz, wczoraj się jakoś tak mniej bałem. A dzisiaj... Ty, weź. Ja już wiem. Co? Zaprzyjaźnimy się z tym bajtlem. Z nim? No. Jak? No w końcu to jest mężczyzna. Porozmawiamy z nim szczerze. Nie? Jak facet z facetem. No, uważaj, idzie. No cześć, pijaki cholerne. Co? Becik. Co? Nie do ciebie. Aha. No co tam słychać, kuzynku? Nie bądź pan taki do przodu, i tak wszystko powiem. Nie pij tego, bo ci się zęby zepsują. Wiesz co, dałbyś już spokój. Albo żeś jest chłop, albo nie. A co to ma do rzeczy? No jak to co ma? No. Pobalować to męska sprawa, rozumiesz? Nie, jeszcze nie wiem, jestem za mały. No ale może się zdarzyć, że kiedyś dorośniesz. Może będziesz taki wysoki jak jo. No i będziesz miał ochotę kiedyś pobalować, nie? No i co z tego? No, a pomyśl sobie, jak byś się czuł, jakbyśmy donieśli o tym wszystkim twojej żonie, co? Ja już nie mam żony. Nie, znaczy jeszcze nie masz żony. Nie, ja już nie mam żony. Że już nie ma żony? Że co, ty mi chcesz jakiej żony? Co żony? Że co? Normalnie, rozwiodłem się, była głupia. Jak to się szybko młodzież rozwija, no nie ma to tamto. A wy mi chcecie powiedzieć, że co? Że wy w Sosnowcu tam... Normalna, głupia iska z 4B. A.
No, no widzisz, no, no to nie masz żony, no ale masz mamusię, prawda? No i jakbyśmy o tym wszystkim powiedzieli twojej mamusi, no to jak byś się czuł? Jak? Nie wiem. Słuchaj, Bercik, a może my by się tak w coś pobawili, co? No, no siedzisz tu, mierznie ci się, nudzisz się, by my coś, co? A grało jak w Pokemony? Poke co? Pokemony, takie stworki na kartach. Różne mutacje. Chodźcie, pokażę wam. No, no to i zaraz przyjdziemy. No dobra, jak się w to gro? To proste, trzeba zapamiętać nazwy i który Pokemon co umie. Aha, to o, się nauczymy, nie Bercik? Nie ma to w tamto, no zaczynaj. To jest Charizard. Druga mutacja Charmeleona. Co? Czego mutacja? Charizard. Druga mutacja Charmeleona. O, a to jest Poliwhirl. Pierwsza mutacja Poliwaga. No, hipnotyzuje i tak dalej. Wy naprawdę tego nie wiecie? Nie, no wiecie, no... Góralskie wynalazki. Nie, czekaj, czekaj, Bercik. Nie takie góralskie wynalazki. A ten? Jaki frajer! No, 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 ty. To wcale przecież nie jest Pokémon. Nie, a co? Energia. Energia? Tak, jest energia. Oczka, wody i gwiazdki. Aha, i jeszcze księżyca i pioruna. Aha, i my to mamy wszystko zapamiętać, tak? No, dobra, no ale co te Pokémony robią? No po prostu się w nie gra. Zabijają się, hipnotyzują, takie tam. Widzisz, jakie młodzież teraz ma ogłupiające zabawy? A, to prawda. Jakieś potwory zabijają się, hipnotyzują. No. No tak, nic dziwnego, że taka przestępczość jest. Tak, tak, tak. No i cóż takiej młodzieży może wyrosnąć? No. Nic dziwnego, że później rzucają kamieniami w samochody. A wy to niby w co się bawiliście? Ho, ho! My to mieli zabawy. Ho, ho! Wspaniałe, no. Jakie mądre, jakie pouczające, inteligentne. A nie to, co dzisiaj, sama przemoc. No to może pobawimy się po waszemu. Dobrze, może wojna. Wojnę? Dobra, jak w to się gra? Wojnę? No więc wojnę zasadniczo się gra w ten sposób, że strzela się do Niemców i kto więcej ustrzeli Niemców, ten wygrywa. Tak. Nie rozumie. I jak to? Strzelaliście do ludzi? Zaraz do ludzi. Do Niemców. No to do ludzi, nie? No, Zbyszek, wytłumacz mu, no. Nie, widzisz, to była tylko taka zabawa. Strzelaliście na niby do ludzi. Becik, no właściwie jakby się zastanowić. To co? No to ten ma trochę racji. To co, lepiej strzelać do ludzi niż do Pokemonów? Ty, jak on może mieć rację? Jak się strzelało do Niemców, to było fajnie. A jak się strzelało do Pokemonów, to... To co? No to potem się rodzi przestępczość. Przecież to jest proste, nie? Ale no to nie jest tak, jak ty sobie myślisz. Wiesz, o teraz jak my byśmy z twoim wujkiem Bercikiem szli ulicą i byśmy spotkali Niemca, to zaraz byśmy do niego strzelali? Nie. Nie, właśnie. To była taka zabawa. A wy strzelacie do Pokemonów, tak? A potem jak dorośniesz i na ulicy obejrzysz prawdziwego Pokemona, to... To co? Zabiję go? Wujku, ty nic nie rozumiesz. Pokemonów nie ma, to tylko tak na niby. Na niby, nie na niby. A co ty myślisz? Jak uważasz, że jak zaszczelisz takiego Pokemona, to jemu nie jest przykro, tak? A Niemcy to może lubili. Bercik, wiesz co? Dajmy sobie spokój, no nie będziemy dalej na ten temat rozmawiali. Widzisz, chętnie byśmy postrzelali z tobą do tych Pokemonów, tylko jesteśmy trochę za starzy na takie zabawy. Ale to nie oznacza, żeby między nami, mężczyznami, nie było porozumienia męskiego, prawda? Wiesz, o co chodzi? No, może i wiem. No, krótko mówiąc, dogadamy się, nie? Może i się dogadamy. No, to w otwarte karty, uwaga. Ty nos nie wydasz dzisiaj, my cię nie wydamy jutro, zgoda? Zgoda. No to jesteś fajny chłop. A nie pogniewasz się, jak ja z twoim wujkiem Bercikiem wyskoczymy na 2 godzinki na piwko, co? Strasznie nas suszy, co? Pewnie, że nie. Umowa jest umowa. No, i tak trzymać, Karlusie. W porządku. No, to fajnie. To my idziemy. Przyniesiemy ci jakąś lemoniatkę, co? No. Wiesz co? Mam ochotę i spać.
No, wiesz co, jak ja się pomyśla, że zaraz się wleza do ciepłego łóżeczka i tak by da spał całą noc, a tam cichutko, spokojnie. I no, sen i sen. Wściekli się, czy co? Kto tak wyje? Jarunie, to z mojego mieszkania. To ten mały? Nic, balanga! Jaka znowu balanga? Normalna, do rana! Chłopie, czyś ty zwariował, my chcemy spać! Co to za facety? Moi koledzy ze szkoły, Sosnowca! Jarunie, Sosnowiacko-Szarańcza u mnie w domu! Czekaj, 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 ale skąd ty ich wytrzasnąłeś, co? No właśnie mówię, bo to są moi koledzy ze szkoły, z Sosnowca! Była między nami umowa. Ja was nie wydam dzisiaj, wy mnie jutro. Ale te jutro to ma być jutro, a nie dzisiaj. Nie ma sprawy. Możemy skończyć jutro. No zaraz, zaraz, nie, jeszcze raz. No to ile ja tam mam punktów w końcu, bo ja nie wiem, no. No, zaraz. Wolisz tutaj u góry, przez wszystkich ile masz kart, no. 70, 40, 110. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hanesy się z korolami.